Cześć! Dziś mam dla Was pomysł na bombkę z wełny czosnkowej. Asia Siowo. Najpierw robię bazę bombki. Nakładam wełnę na kulę styropianową i kawałek po kawałku nakłuwam igłą, aż wełna będzie przylegać do bombki. Następnie tworzę wzór. Ja postanowiłam zrobić świecę i gałązkę. Najważniejsze w tej metodzie dekoracji jest dokładne wbijanie włókien. Jak widzicie, to swojego rodzaju malowanie, tyle że wełną. W taki sposób możecie wyczarować naprawdę piękne świąteczne dekoracje. Z drugiej strony bombki tworzę śnieżynkę. Na koniec za pomocą igły wbijam sznurek do zawieszenia. I gotowe! Polecam Wam wełnę czosnkową, bo daje naprawdę dużo możliwości. A tymczasem do usłyszenia!